Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dawno u mnie nie było żadnych wypieków, żadnych fajnych, pysznych, szybkich śniadań, więc postanowiłem, że upiekę fajne śniadaniowe bułeczki nadziewane żółtym serem i dowolną wędliną. A jaki myk zrobię w trakcie robienia bułeczek, to poczekajcie, a się przekonacie, że będziecie tak zawsze robić. Dobra, najpierw musimy podgrzać mleko. Tutaj mam 400 ml mleka, które musimy podgrzać tak, by nam wystartowały drożdże. To będzie nam potrzebne, bo tutaj w tej chwili wkruszę 30 g drożdży. Mówimy o świeżych drożdżach. Wsypuję łyżeczkę cukru. Delikatnie poucieram drożdże z cukrem. Szybciej wystartuje. Mleko mam podgrzane, więc wlewam do drożdży. Drożdże z mlekiem przemieszam. Mleko z drożdżami na chwileczkę odstawiam i do miski wsypuję 0,5 kg mąki pszennej, tortowej. Do tego wsypuję 200 g mąki pszennej pełnoziarnistej. Zobaczcie. Prawie jak otręby. Wymieszam mąki. Dodaję łyżeczkę soli, taką czubatą. Mąki jest prawie kilogram, więc soli też trzeba. Ponownie przemieszam sól z mąką i teraz możemy wlewać drożdże. Wlewam również 60 ml oleju rzepakowego. Dokładam 2 łyżki jogurtu greckiego. Takie czubate. I dokładnie ciasto wyrabiam. Jeżeli w trakcie wyrabiania ciasta okaże się, że ciasto mamy za luźne, za rzadkie, zawsze możemy dosypać trochę mąki. Tylko dosypujmy ją stopniowo. Jak widzicie, ciasto wygląda jak takie prawdziwe chlebowe, lekko przylepia się do dłoni. I właśnie takie powinniśmy ciasto uzyskać. Ciasto zostawiam w misce, przykryję je ściereczką i zostawię do wyrośnięcia jakieś 1,5 godziny. I spotykamy się ponownie. No i ciasto mam wyrośnięte, ale jeszcze chwileczkę. Najpierw pokroję trochę wędliny. Słuchajcie, to jest schab wędzony na zimno. Może być, słuchajcie, cokolwiek, jakakolwiek wędlina. Tutaj wolność, Tomku, w waszym domu. Więc przekładam z powrotem do miseczki. Tutaj mam żółty ser, to jest cheddar wymieszany z mozzarellą i 2 jajka. I teraz tak, bierzemy stolnicę. Na stolnicę wykładam ciasto. Zobaczcie, wyrosło jak aż z miski prawie chce wyjść. I tutaj mam już przygotowaną blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto delikatnie rozpłaszczam, o coś takiego. I
kładę na nie pokrojoną wędlinę, sypię żółty ser. I wbijam dwa jajka. Dziwne, co? Ale o to chodzi. I teraz zobaczcie. Robię coś takiego. I ciacham. I teraz tak, zobaczcie, ucinam niewielkie kawałki ciasta i kładę na blachę. Nie wyrabiam żadnych bułeczek. Po prostu robię coś takiego. Takie brzydkie, niedorobione bułki. Wielkości mogą być dowolne. Gotowe. Stolnicę odkładam, już wam pokazuję, jak to wygląda. Po prostu bajecznie. Czyż nie? I teraz z powrotem przykrywam to ściereczką i zostawiam na jakieś 20 minut, żeby trochę podrosły. No i dobra, bułeczki są gotowe do włożenia ich do piekarnika. Zobaczcie, one sobie delikatnie podrosły, drożdże z powrotem, wiecie, nabrały mocy i teraz wkładam do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na mniej więcej 25 minut, może pół godziny. A więc do zobaczenia za chwileczkę. No i moje bułki są upieczone, zobaczcie, jak one bajecznie wyglądają. A jak wyrosły, ha, i o to właśnie chodzi. Są bardzo delikatne, zobaczcie. Są po prostu idealnie wypieczone. Świetnie się nadają do pracy, do pudełka, dla dziecka, do szkoły. Zobaczcie, takie buławy. Na pewno dziecko się w szkole nie powstydzi czymś takim. I teraz to jest jeszcze trochę gorące. Pokażę wam, jak wyglądają w środku. Powiedzmy, wezmę takiego chłodniejszego. Zobaczcie. Jest po prostu perfekcyjne. No, pychota. Po prostu pychota. No a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i takich pysznych bułeczek. Ja sobie jeszcze jedną chapnę, taką większą, i pokażę wam.